Serdecznie witam. Pani dyrektor, dziękuję. Dziękuję paniom, które jak zwykle moje skromne prace tak pięknie pokazujecie. Nie mogę sobie pozwolić na dokument fotograficzny. O mnie na to nie stać, dlatego cofnęłam się. Jeśli chodzi o technikę dokumentu, o 200 lat. Dziękuję pani dyrektor, że pozwala mi na spotkanie się z państwem, z moimi przyjaciółmi, z ludźmi, którym ja właśnie robiąc te kopie, chciałam pokazać, coś przywieźć poza słowami, poza moimi przygodami, emocjami. Chciałam pokazać artystom w Bolesławcu, mieszkańcom Bolesławca, pokazać, jak wygląda ta kultura, z którą ja się zetknęłam. Pani Teresa pisze blog właśnie o tematyce podróżniczej. Pisze go tutaj, właśnie w bibliotece. Troszeczkę jej pomagamy. I na tych maleńkich takich wizytówkach, jakie Państwo mogą wziąć, jest adres tego bloga. Proszę, zapraszamy wobec tego do zaglądania tam, ponieważ w tej chwili właśnie pani Teresa opisuje tę podróż do Kolumbii, ale znajdą Państwo tam również wiele, wiele ciekawych rzeczy. W 2009 roku podjęła się takiej wyprawy do Kolumbii. Autostopem przez morze. Proszę Państwa, w linii prostej to jest ponad 10 tysięcy kilometrów. Ale taki pani Teresy wewnętrzny upór, który mówi o tym, że ludzie są dobrzy i uparta taka intuicja, która ją nie zawodzi, no to wszystko sprawiło, że jest tutaj dzisiaj z nami i dzięki temu też możemy oglądać i podziwiać te prace, które pokazują nam starożytne, prekolumbijskie rzeźby. Ja ogromnie się cieszę, że pani Teresa jest z naszą biblioteką zaprzyjaźniona, nie wiem już od kiedy, od wielu, wielu lat, że właśnie tak jak powiedziałam na początku, nie jest to pierwsza prezentacja. Cieszymy się, że możemy w pani przedsięwzięciach chociażby troszeczkę pomagać, wspierać. No i jesteśmy pełni uznania, podziwu. Gratulujemy tej wystawy, życzymy pani dużo, dużo zdrowia i nadal takiego szczęścia i takiego zadowolenia z życia. Pokazuje pani, jak silna może być kobieta, która wiele chce zobaczyć, wiele chce poznać i przekazać. To jest najważniejsze. Ja jestem pod głębokim wrażeniem, w swoim imieniu pana prezydenta, no chciałbym również podziękować pani za te doznania, które nas tutaj czekają. Proszę państwa, w imieniu, myślę, nas wszystkich, ten skromny bukiet kwiatów. Dziękuję bardzo.